Serdecznie witam wszystkich hodowców. Jesteśmy przed drugim lotem gołębi młodych z pierwszego lotu konkursowego w pierwszej dziesiątce na oddział miałem 6 gołąbków na pozycji 3, 4, 5, 6, 7, 8. A teraz chciałbym powiedzieć, jak przygotowywałem gołąbki, jak przygotowuję gołąbki do lotów młodych i jak konkretnie przygotowywałem przed lotem drugim. W niedzielę gołąbki po locie otrzymały preparat Sprint Regener. Jest to preparat dwuskładnikowy, składnik A i składnik B. Podałem go w niepełnej dawce, ponieważ loty na razie są krótkie. W poniedziałek gołąbki otrzymały preparat Hepatic. Pomaga zregenerować wątrobę. I preparat Gastric, który dba o zdrowe jelita. Preparat Hepatic jest tym bardziej ważny, jeśli gołąbki po locie dostawałyby jakieś lekarstwa, co jest często praktykowane przez hodowców. Ja tutaj bazuję na preparatach ziołowych firmy Hub Labs, od których jestem dosyć zadowolony. Gołąbki do wody w poniedziałek, wtorek, środę otrzymują także z Hub Labsa preparat Acidomin. 4 acid i mikrostop. Te dwa preparaty są podawane razem do wody. W środę i czwartek gołąbki otrzymują preparat Vital Junior. Są to witaminy, które pomagają zregenerować i przygotować lepiej organizm do następnego lotu. Podaję to albo z olejem ze 7 Oils, albo z olejem czosnkowym, albo mieszam te dwa oleje razem. W czwartek i piątek gołąbki do wody dostają preparat Inhalik na drogi oddechowe i fungi. Przez 2 dni fungi niszczy grzybicze C. Inhalik działa dobrze na drogi oddechowe. To do wody w czwartek i w piątek. A w sobotę do wody dostają preparat Sprint Forma. Jest to elektrolit i energia przed lotem. W tygodniu jeszcze stosuję preparat Super Probio. Są to żywe kultury bakterii, aby zasiedlić przewód, i zakwaszacze pomagają utrzymać dobre bakterie, a to są właśnie dodatkowo dobre bakterie, które mają zapobiec chorowaniu gołąb. Dziękuję wszystkim i życzę udanych lotów.